Siemano, witam wszystkich bardzo gorąco. Są tu jacyś fani Pokémonów. Jeżeli tak, to ten odcinek na pewno Wam przypadnie do gustu, ponieważ dzisiaj testuję aplikację, która się nazywa Pokémon Go. Na moim tablecie właśnie tutaj widzicie tą aplikację. Jak pewnie już zauważyliście, bądź się dowiedzieliście z różnych źródeł, aplikacja jest połączona bezpośrednio z mapami Google, więc tak naprawdę gra polega na tym, że łapiemy Pokémony, ale nie w jakimś takim mega wirtualnym świecie, tylko mapa jest naniesiona właśnie na ten świat, także Wasza okolica, Wasze osiedle, Wasze miasto mogą być po prostu miejscem, gdzie możecie znaleźć Pokémony i tak naprawdę ta gra bardzo, bardzo wciąga. Dzisiaj właśnie Wam chcę pokazać, jak to wygląda. Kilka słów na wstępie. Słuchajcie, aplikacja w tym momencie jeszcze nie jest dostępna tak bezpośrednio, oficjalnie, ani to na iOS-y chyba, ani to na Androida. Aplikację tą za niedługo dodadzą. Takie jest oświadczenie oficjalne. Natomiast ja korzystam z takiej wersji, którą trzeba, że tak powiem, manualnie przez APK wrzucić na Wasz telefon i wtedy to działa. Na razie ją testuję. Teraz, jak widzicie, jestem, można powiedzieć, w lesie, na łąkach. No i z tego, co muszę Wam powiedzieć, właśnie tutaj jest bardzo mało tych Pokémonów, natomiast w mieście tego jest mega dużo, także wbrew pozorom, gra, która może przyczynić się do tego, że dzieci będą wychodzić na dwór. No dziwnie to wygląda, że będą chodzić, żeby znaleźć Pokémony, ale tak naprawdę to na tyle wciąga, że po, nie wiem, 5-10 minutach chcecie jeszcze dalej, jeszcze więcej. Zapraszam do oglądania. Jak widzicie, teraz zmierzamy w kierunku, nie wiem co to jest, Poké Center. To jest generalnie jakiś ważny budynek. Zauważcie, że na tym całej mapie takich budynków nie ma zbyt wiele. Natomiast, żeby było śmieszniej, wiecie co to jest za budynek? To jest Biedronka w moim mieście. Więc no, widocznie tutaj Biedronka odgrywa bardzo wielką rolę w świecie Pokémonów. No, to zaraz się przekonamy, co to jest. Czy tu mogę wejść? Tak, mogę się przenieść. Także jestem tutaj teraz w jakimś dziwnym miejscu, nie wiem czy to jest... Tu ja będę walczył? O kurde. A, muszę wrócić, jak będę miał piąty poziom. Czyli na razie muszę uciekać. To jest jakaś arena. Dobra, idę stąd. O, pojawił się pierwszy na froncie. Dzisiaj, moi drodzy, może tego znajdę. Ale on jest w dziwnym miejscu. On jest w takim miejscu, że tutaj jest budynek. Chociaż mimo wszystko może znajdę. Jakoś się ustawię. No, może się uda. Uwaga. Kurde, odbił to. Jak on to odbił? No i się udało. Widzicie? Very proste. Tutaj jakieś statystyki odnośnie tego Pokémona, który znaleźliśmy. Ja no, trzeba tego chwycić. Nie ma wuja. Czekajcie. Tego musimy chwycić, tylko gdzie on jest? Gdzie on jest, w samochodzie? A nie, tutaj jest, kurde. To go złapiemy zaraz. Ach. Odbił. Fucking shit. No nie, no teraz nie trafiłem. Coś poszło. Tak, tak. Teraz już trafiliśmy. No i się udało. No i takim oto sposobem powędrował do naszej kolekcji. No to zobaczmy, co się kryje pod tym niebieskim symbolem. O, faktycznie. To jest pomnik powstańców radziunkowskich. Tutaj kiedyś był ten pomnik. Aktualnie już go nie ma, bo został przerobiony tutaj ten plac. No ale bardzo fajne rzeczy. To mi się podoba. O, coś tam wylatuje z niego. Czekajcie. O kurde. 3 pokebole biorę. No i po raz kolejny zbliżamy się do miejsca właśnie tego, w sumie można powiedzieć, areny, tak? Tylko po raz kolejny nie mam 5 poziomu, więc tak naprawdę tutaj nie będę mógł uczestniczyć w żadnych walkach. No niestety. Więc muszę zdobyć 5 poziom. Idziemy gdzie indziej.
Okej, jestem już w domu, słuchajcie, wróciłem z mojej podróży, muszę powiedzieć kilka słów podsumowań. Jeżeli chodzi o aplikację, to było moje pierwsze wyjście i tak naprawdę jeszcze dużo jest niewiadomych, muszę jeszcze dużo rzeczy się tutaj dowiedzieć. Natomiast powiem szczerze, bardzo przyjemna aplikacja. Z 15-minutowego spaceru do sklepu spożywczego zrobiłem godzinną przechadzkę po okolicy i tak naprawdę powiem Wam tak, są plusy i minusy tej aplikacji. Zdecydowanym minusem jest to, że jeżeli ktoś mieszka gdzieś bardzo daleko centrum albo mieszka na wsi, to prawdopodobnie będzie miał ciężej, bo nie będzie miał tak wielu miejsc, w których to będzie mógł zdobywać dodatkowe punkty, gdzie będzie mógł na przykład, tak jak widzieliście, jakiś pomnik tam odwiedzić, dostając dodatkowe pokebole. No chyba, że się mylę, chyba, że to też jest tak jakoś inaczej zrobione. Także na pewno, jeżeli ktoś mieszka w dużym mieście, w centrum, to tam jest dużo więcej atrakcji, może tych pokemonów nawet więcej, tylko że tam jest problem, bo czasami te pokemony na przykład są wyświetlane gdzieś na trawniku, a tak naprawdę tam stoi budynek, więc jest ciężko podejść. W prawym dolnym rogu, jak widzicie, mamy tutaj wszystkie pokemony, które gdzieś tutaj w ostatniej sesji były widziane. Te kolorowe to są te widziane i złapane. Klikając na Pokeball mamy dostęp do Pokédexu. A jak widzicie, tutaj mamy ilość pokemonów łączną, jakie pokemony zostały tutaj złapane. Możemy wejść do sklepu, ale to się nic nie ładuje, nie wiem dlaczego. Może jakieś połączenie tam zerwane czy coś. Także pokemony nasze wszystkie. Po kliknięciu na danego pokemona mamy tutaj jego statystyki, waga i tak dalej. A co ciekawe, na przykład wejdziemy sobie w tego Venonata i tutaj mamy oprócz tych statystyk, jak to było w Bulbasaurze, mamy także mapkę, datę, gdzie dokładnie został złapany. Także to jest też taka ciekawa informacja. Oprócz tego mamy jeszcze statystyki naszej głównej postaci. Postać ta, oczywiście możemy nią obracać tutaj. Generalnie jak tworzyliście konto i pierwszy raz wchodziliście do gry, to taką postać możecie spersonalizować, wygląd, płeć. To już jest Wasza kwestia. Możemy dołączyć do jakiegoś teamu prawdopodobnie też. Mamy jakieś medale. Tutaj nic nie ma w dzienniku. No to dobra, no to tak to wygląda. I cóż, dajcie znać, czy Wam się podobał materiał. Zdaję sobie sprawę, że też to jakość audio nie była zbyt super. No ale niestety byłem w mieście, gdzieś tam w centrum. Nie dość, że samochody, to jeszcze bardzo mocny wiatr. Aplikacja, tak jak powiedziałem, niebawem prawdopodobnie będzie dostępna już oficjalnie w App Store, czy tam na Google Markecie. Natomiast aktualnie, jeżeli ktoś bardzo chce, musi sobie poszukać, czy to w Google, czy na Reddicie, wpisując Pokemon Go, APK, na pewno to znajdzie, to jest bardzo proste, przeciągacie tak naprawdę na wasz telefon, czy na waszego tableta i instalujecie z poziomu sprzętu. Tyle, moi drodzy, to było Pokemon Go. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Cześć!